Cześć, dzisiaj zrobimy przepyszną karkówkę peklowaną, gotowaną w słoikach. Jako idealną wędlinę na kanapki z długim terminem ważności. Zapraszam serdecznie na przepis. W dniu dzisiejszym rozpoczniemy procedurę. Zajmiemy się solanką i rozdrabnianiem karkówki, tak żeby ona pasowała nam idealnie do naszych słoików. Przygotujcie sobie większy garnek, ja mam tutaj akurat 6-litrowy garnek. Do garnka wlewam 300 ml chłodnej wody, dorzucam 7 ząbków czosnku, 2 czubate łyżeczki majeranku, 1 łyżeczkę mielonej kolendry. Tutaj mam przygotowany taki zestaw z 25 ziaren czarnego pieprzu, 7 ziaren czy 8 ziela angielskiego i tak z 6-7 liści laurowych. Teraz garnek stawiam na gaz, muszę to zagotować. Nie trzeba wcale długo gotować, wystarczy zagotować, odstawić, przestudzić delikatnie i zaraz do Was wracam. Garnek, jak widzicie, jeszcze jest gorący, przyprawy pięknie puściły swój aromat, kolor oddały już do wody. Teraz dolewam litr zimnej wody, automatycznie przestudzi nam całą zawartość, ale dzięki temu, że to będzie jeszcze ciepłe, zobaczcie, to pomoże nam przy rozpuszczaniu soli. Teraz dodam sól. Soli zastosujemy 120 g na całą solankę, ponieważ mam 3 kg karkówki, 40 g na 1 kg mięsa. Teraz do garnka dorzucam 80 g soli morskiej i 40 g soli peklującej. Jeżeli nie chcecie użyć soli peklującej, nie musicie tego robić, zastąpcie sól peklującą solą morską w tej samej gramaturze, czyli 120 g na całą solankę. Jeżeli nie zastosujecie soli peklującej, dorzućcie do całej solanki z 2 łyżeczki cukru. Cukier też delikatnie polepszy wygląd mięsa. Ja stosuję sól peklującą tak naprawdę w 1/3 zalecanej dawki, także nie jest to dużo, a jest wystarczające, aby to mięso miało naprawdę bardzo ładny kolor i było dodatkowo zabezpieczone. Teraz już bez zbędnego gadania wystarczy to wszystko dokładnie wymieszać, tak żeby sól całkowicie się rozpuściła. Jak już sól się rozpuści, zajmiemy się krojeniem mięsa, bo musimy idealnie je dopasować do naszych słoików. Solankę już odstawiam, ona musi jeszcze troszeczkę się przestudzić. Teraz zajmiemy się krojeniem mięsa. Ja używam słoiczków 350 ml, takich prostych. Jak już mnie znacie, oglądacie mnie, zawsze ich używam, ponieważ zawartość konserwy wyskakuje w chwilkę i nie psuje całej struktury mięsa. Teraz zajmiemy się mięsem. Przygotujcie sobie 3 kg karkówki. Przepłuczcie je pod zimną, bieżącą wodą. Jak widzicie, naprawdę chudziutka, bardzo ładna. Tak więc teraz musimy karkówkę pokroić tak, żeby nam idealnie powchodziła. Zaczniemy od tego, że pokroimy ją w ten sposób, żebyśmy mogli ją potem idealnie dopasować do słoika. Robimy to w ten sposób, żeby całkowicie weszła. Następnie wciskamy kciuka, ten paznokieć, to będzie naszą taką też miarką, bo musimy od góry zostawić te 2 cm wolnej przestrzeni. I potem już trzymając ten paznokieć, trzymając w dalszym ciągu i kroimy w tym miejscu, gdzie mamy zaznaczone. W tym przepisie chodzi o to, żeby to była cała sztuka mięsa. Wiadomo, że akurat z tych kawałków gdzieś tam na samym końcu wyjdą 2, może 3 kawałki. Też je wykorzystamy. Ale starajcie się robić tak, żeby to była jedna sztuka mięsa. Teraz zobaczcie, jak ona sobie wchodzi. Delikatnie należy to wszystko doklepać. Teraz mierzymy już kolejną sztukę mięsa. Ten fragment na razie odkładam. On się przyda później. Teraz już wkładamy kolejną. Zaznaczam palcem, wyciągam. W tym miejscu kroję, wrzucam, żeby jeszcze raz sprawdzić. Tak, jest idealnie. Wyciągam, jak widzicie, one są do siebie podobne i robię kolejną. Tutaj będzie taki troszkę grubszy,
ale sobie z nim poradzimy. Ten będzie taki bardziej ciasny, ale wyobraźcie sobie, jak to po peklowaniu wychodzi. Jak robiliście już moją szyneczkę peklowaną, gotowaną w słoikach, to wiecie, jakie to było pyszne, a karkówka będzie równie smaczna. Ja zabieram się za kolejną karkówkę i zaraz widzimy się z powrotem. Karkówkę mam poporcjowaną, wyszło mi wsadu do 10 słoików. Teraz wrzucimy już do solanki nasze sztuki mięsa. Będziemy to peklować wszystko 3 dni. 3 dni, 3 pełne doby, bo może te sztuki mięsa nie są zbyt duże, ale sól, przyprawy muszą mieć czas, żeby wniknąć w mięso. Tak samo pekla musi równo się rozejść po mięsie, żeby ten kolor był idealny. Teraz już wystarczy całość przykryć, dociążyć to mięso talerzykiem. Cała zalewa już jest fajnie przestudzona. Teraz cały garnek z zawartością wsadzamy do lodówki na 3 doby. Po jednej dobie można talerzyk wyciągnąć, poprzestawiać to mięso, przykryć z powrotem, wstawić do lodówki. Pamiętajcie, że ten czas 3-dniowy jest wymagany, żeby to mięso było naprawdę aromatyczne i ładne w środku. Minęły 3 dni, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny etap, czyli pakowanie zapeklowanej karkówki do słoików i pasteryzacja. Karkówka zapeklowała się idealnie, widać to po kolorze, pięknie to wygląda. Zapach równie wspaniały. Teraz wystarczy wziąć, popakować karkóweczkę do słoików i będziemy zaraz pasteryzować. Słoiki są dokładnie wymyte, wyparzone, nakrętki również. Uklepujemy to wszystko tak, żeby wyrzucić ten nadmiar powietrza. Wystarczy to wszystko teraz ładnie uklepać i lecimy z następnym. Słoiki są już popakowane. Teraz kolejny etap, czyli obmywanie tych rantów. To jest naprawdę istotna, bardzo ważna rzecz, tak żeby wszystkie słoiki były szczelne. Obmywamy ranty na mokro i na sucho. Dopiero wtedy możemy taki słoik zakręcić. Zakręcamy na maksa, odstawiamy i tak postępujemy z każdym słoikiem. Ranty muszą być czyste, bo jeżeli będzie jakieś zabrudzenie, może spowodować, że słoik się rozszczelni. Już teraz przełóżcie sobie słoiki na blachę do pieczenia. Będziemy pasteryzować w piekarniku. Osoby, które nie chcą pasteryzować w piekarniku, mogą to zrobić tradycyjną metodą garnkową. Czasy się nie zmieniają. To co ważne przy tego typu konserwach, jak już się robi tego dosyć sporo, to dobrze jest zainwestować w nowe nakrętki. One zagwarantują na pewno, że te konserwy będą szczelne. W pierwszym dniu pasteryzujemy 90 minut od piekarnika zimnego w temperaturze 105 stopni góra-dół bez termoobiegu. Blachę najlepiej umieścić na spodzie piekarnika. Po tym czasie piekarnik wyłączamy. Konserwy można z piekarnika wyciągnąć na 24 godziny do ostygnięcia. One muszą znajdować się w temperaturze pokojowej. Nigdy nie wkładamy do lodówki. Ta przerwa musi być zawsze w temperaturze pokojowej. Na drugi dzień powtarzamy całą procedurę, z tym, że pasteryzacja będzie trwała już tylko 60 minut. Po 60 minutach wyłączamy piekarnik i znowu one muszą odstać te 24 godziny w temperaturze pokojowej. One muszą się przestudzić. Trzecia pasteryzacja będzie trwała już tylko 50 minut, również w 105 stopniach. Powtarzamy znowu całą procedurę. Trzykrotna pasteryzacja pozwoli nam przechowywać te konserwy długie miesiące, a w odpowiednich warunkach nawet i latami. Ja biorę się już za pierwszą pasteryzację i widzimy się za 3 dni podczas testowania. Do zobaczenia.
Witam serdecznie, jestem z powrotem, konserwy są już gotowe, tak więc dzisiaj testujemy. Konserwy wyszły naprawdę wspaniale, spójrzcie jak pięknie to wygląda. Różowiutki kolor, karkóweczka będzie naprawdę wspaniała. Majeranek pływa dookoła, spójrzcie, wytworzyła się galaretka. Ona nie będzie mocno sztywna, ale jeżeli chcecie, żeby ona była bardziej twarda, dodajcie zawsze do słoika przed zakręceniem z pół łyżeczki, łyżeczkę żelatyny. Wszystko zależy już od Was, jaką twardość galaretki lubicie. Dzisiaj już bierzemy się za testowanie. Pięknie klikło. I spójrzcie, tak jak mówiłem, galaretka jest, ale ona jest taka płynna. Teraz ją wyciągnę. Ale jest naprawdę różowiutka, piękna. No ale elegancko. Sól wszędzie idealnie doszła. Ale ładnie to wygląda. Zapach jest naprawdę wspaniały. Pięknie to pachnie. Jest naprawdę piękna. A w smaku? Wspaniała, słuchajcie, idealna wędlina na kanapki. W środku soczysta. Czuć bardzo fajnie majeranek i kolendrę. Idealna wędlina na kanapki. Wygląda naprawdę wspaniale. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że ten przepis wypróbujecie. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.